Witamy Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach. Tuż po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych 2023 roku wiemy już, kto jakie e, dostał, e, ile osób dostało się do Sejmu. 248 e, głosów ma opozycja, czyli dokładnie tyle, co przewidział sondaż e, Exit e, Pol. E, Michale, e, zacznijmy może od z takiego krótkiego podsumowania tych danych, bo przypomnijmy e, to, co powiedziała Państwowa Komisja Wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość 7,6 miliona głosów, 35,4 e, procentów. 6,6 miliona głosów koalicja obywatelska, 31 niecałe procenty głosów, 3 miliony 100 tysięcy dla Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli komitet trzecia droga, 14%, 14,5 prawie, 8,6 lewica, 7,2 konfederacja, pozostali pod progiem. Coś cię tu zaskakuje? Powiem tak, że no, z tymi danymi będziemy, będziemy jeszcze analizować je długo. Myślę, że dobrze, w jakimś sensie. Na pewno zaskoczeniem oczywiście jest to, jak bardzo zły wynik ma konfederacja. Była taka teza wcześniej przed wyborami, że konfederacja jest niedoszacowana, tak mówili mi politycy z konfederacji, i mylili się ewidentnie. Była niedoszacowana w dół, a nie Była, była przeszacowana. To jest, to jest jedna rzecz. Na pewno no politycznie oczywiście najważniejsze jest jedno, że tu jest łącznie 11 milionów, prawie. Tak, 11 milionów 600 tysięcy. 11 milionów 600 tysięcy głosów dla całej opozycji, dla tych trzech partii. I to jest poważny mandat. Powiedzmy sobie to tak, że to jest silny mandat. To jest milion głosów więcej niż dostał Andrzej Duda w polityce, wyborach prezydenckich. Rozmawiałem z Cezarem Tomczykiem, z wiceszefem Platformy, rano w Rzecz Polityce do odsłuchania, zobaczenia jest ta, ta rozmowa, że oni uż, używają tej, tego mandatu jako presji na prezydenta. Te, już teraz kiedy opozycja chce bardzo szybko, co już dzisiaj widzieliśmy, przejąć polityczną inicjatywę. No i myślę, że w przyszłości, kiedy będzie wysyłać do prezydenta kolejne ustawy. No bo powiedzmy sobie szczerze, ten mandat sprawia, że prezydentowi trudniej będzie. Odrzucać yy, yy, seriami te ustawy, że przy każdej będzie musiał mieć jednak dobry powód, a nie, jak się wyrażę, pretekst. Oczywiście takie powody i preteksty się będą znajdować, ale trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, przynajmniej tak na gorąco, kiedy rozmawiamy, że oto prezydent Duda po prostu no, tak seryjnie wszystko wetuje. Chociaż z trzeciej strony, czy z drugiej strony, moi rozmówcy z okolic pałacu, coś to pisałem w no są przekonani, że ta kohabitacja będzie trudna, ale jedno od drugiego się nie wyklucza. No więc właśnie, bo z jednej strony mamy te zapowiedzi ze strony pałacu prezydenckiego, że prezydent będzie podtrzymywał swoją deklarację, że to lider zwycięskiej partii powinien móc wskazać kandydata na premiera. Ale z drugiej strony mamy dzisiejszy apel Donalda Tuska, gdzie w mediach społecznościowych opublikował nagranie, w którym wezwał prezydenta Dudy do szybkiego działania i powierzenia misji tworzenia rządu właśnie koalicji stworzonej przez opozycję. Jak ty rozumiesz ten ruch Donalda Tuska? Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest... Przejęcie politycznej inicjatywy, czy próba, próba przejęcia politycznej inicjatywy tuż po, tuż po wyborach. To jest też bardzo zrozumiałe, że tak się opozycja zachowuje, tak chce rozrobić, no bo mm, matematyka jest jasna. Jeśli nie dojdzie do jakiejś zupełnie zaskakującej dzisiaj wolty jakiejś dużej grupy posłów obecnej opozycji, co na coś nie zanosi. Musiało być to 35 osób, to dosyć to, dużo. To jest dosyć dużo, bo to jest dosyć dużo, no to no to nie ma większości dla Prawa i Sprawiedliwości. Ten pierwszy krok konstytucyjny będzie tylko takim, um, no będzie pyrrusowy, tak jak zwycięstwo PiSu jest pyrrusowe I ten pierwszy krok będzie, w którym no prawdopodobnie zgodnie z aktualnymi informacjami, czy wcześniejszymi też przesłuchami, no prezydent Duda, czy PiS chce, żeby to był premier Morawiecki, tak mówili też politycy PiS oficjalnie, no, który wygłosi też, ile się nie wiem, będzie wygłaszał expose będzie to dosyć interesujące. I następnie przegra wybory. Przegra głosowanie. Chociaż wydaje się, że to też może być próba. Myślę, wydaje, że też PiS chce, nie chce oddać tego pierwszego kroku, żeby pokazać, że wygrało. Bo oddanie tego kroku opozycji, no, byłoby przyznaniem się do porażki, która oczywiście nastąpiła, ale to nie była taka porażka. To był taki, no, no, nie był aż wprost knockout, to no, bardziej, no, taktyczne, bardziej jak w boksie. Także bardziej opozycja wygrała, ale bardziej nie umniejszając jej zwycięstwa, bo jest ogromna, zwłaszcza frekwencja, wyniki indywidualne posłów, posłanek, które robią naprawdę Ogromne wrażenie, no, że, że to jest wygrana na punkty trochę, jednak. To nie jest jakiś wprost nokaut i PiS oddając ten pierwszy krok, no, oddałby pole już całkowicie, a i tak wiemy, co się mu darzy. Natomiast, no, oczywiście, zadanie, które ma przed sobą Premier Morawiecki, nie jest, nie, należy, nie będzie należało do najłatwiejszych. Zakładam, że to też będzie być może jakiś początek tego, do przygotowania do kolejnych wyborów, do kolejnej kampanii, która już na horyzoncie za chwilę będziemy o, to, o tym, o szerzej pisać Rzeczpospolitej, bo już będzie, będą decyzje samorządowców, będą, będzie pytanie o układ sił, yy, też opozycji, no i, te, no i bardzo wielu innych rzeczy w kampanii samorządowej, to przynajmniej są sejmiki, yy, dygresja, że będą miały więcej coś do roboty, jeśli opozycja dotrzyma swojej obietnicy odblokowania yy, KPO i funduszy europejskich w ogóle, że, że sejmiki wtedy, czy władze samorządowe, u, Ogólnie samorządowcy będą mieli co robić. Ja, ja bym polemizował swoją tezą, że to jest zwycięstwo na punkty. Jednak 7,6 miliona dla PiSu i 11,6 miliona dla wszystkich partii opozycyjnych to jest gigantyczna różnica. No tak, tak, to, je, to Nie jest, jest to dużo, zwycięstwo na punkty z dużą liczbą. Punktów, natomiast nie ma. Nie, no, nie było, no, było mijanki, nie tak? Nie czy Donald nie było. Tusk nie wygrał wyborów, tak? W tym On sensie, wygrał, że. wygrał, ale. Jego partia nie wygrała. Wy, wygrał jako lider, lider opozycji. Tak. No, bez, bez wątpienia to jest zwycięstwo opozycji. Tak jak mówię, na dużą liczbę punktów, żeby też. żeby się dobrze zrozumiał, na bardzo dużą liczbę punktów, bardzo jasne, ale to też nie jest taki totalny knock e, Mam do Ciebie pytanie takie. Wyobrażasz sobie sytuację, w której Andrzej Duda. Prezydent zaprasza do siebie po kolei liderów partii, e, które weszły do nowego Sejmu, e, lidera Prawa i Sprawiedliwości na konsultacje, na osobne konsultacje, lidera Platformy, lidera znaczy Koalicji Obywatelskiej, lidera PSL-u, lidera e, Trzeciej Drogi e, lidera Konfederacji i następnie pyta ich tak, to w wielu demokratycznych krajach jest taki zwyczaj o rozmaite możliwe sojusze i następnie wyciąga wniosek, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie miał większości i komuś z opozycji, na przykład Donaldowi Tuskowi, Powierzam misję tworzenia rządu? Wyobrażam sobie taką sytuację, bo też jest wiele pytań, które musi odpowiedzieć jest sam prezydent Duda, jaką teraz chce pełnić rolę. Jaka rzeczywiście będzie taka kohabitacja? Myślę, że, że wyobrażam sobie to, ale byłbym jednak troszeczkę zaskoczony, gdyby się tak stało, gdyby, gdyby prezydent Duda wskazał w pierwszym kroku Tuska. Mimo wszystko to byłby jednak jakiś. Ale trzeba to będzie sprawdzać, tak? Byłbym zaskoczony po prostu. Y mnie w tej całej układance, która nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Nie, nie dlatego, że wygrała opozycja, ale dlatego, że byłoby to sygnał, że prezydent jest w stanie konstruktywnie współpracować i u, uznaje fakty. No bo fakty są takie, że to opozycja razem wygrała. No, a tam też będą, przecież prezydent będzie musiał współpracować z opozycją. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało no w kluczowych dzisiaj sprawach zagranicznych, obronnych. Przykład. I teraz wyobrażam sobie taką sytuację. Taka sytuacja bardzo by mi się podobała, tylko że jedna rzecz mi w niej nie gra. Z jednego powodu nie, nie jestem w stanie uwierzyć, że tak się stanie. A mianowicie prezydent powiedział w którymś z wywiadów, że nie zaprosi Donalda Tuska na spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo do tego człowieka nie ma zaufania. Czy będzie musiał nabrać zaufania do tego człowieka? No tak, będzie musiał, będzie musiał tak. No... Wszyscy będą musieli się oswoić w pałacu prezydenckim z tymi nowymi realiami. Nie chcę, żeby ta retoryka była szczęśliwa w wykonaniu Dan Andrzeja Dudy, że wszyscy wiedzieliśmy, że, że wszystko może się zdarzyć. Tak? Wybory były prezydent też musiał czytać te sondaże, czytać tą sytuację. Ja bym na jego miejscu nie, nie palił trochę mostów, bo trochę mosty spalił w tej akurat sprawie, ale wiemy też, że polityka jest pragmatyczna. Tak, prezydent nie pogratulował zwycięstwa nikomu, tak? No nie tak. pogratulował. No, mówił o frekwencji, z tego tak, co pamiętam. Że to, że to... Ja, ja uważam, że skąd nie było to, odnosimy się w tej chwili dla naszych widzów i słuchaczy, którzy nie śledzili tego. W poniedziałek prezydent udzielił wystąpienia, tak czy udzielił wystąp wystąpił w mediach. Z oświadczeniem, z którego nic nie wynikało i nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. To prawda. No, Myślę, że rola prezydenta jednak tak czy owak rośnie, bo jednak opozycja nie ma też dlatego nie mówiłem o żadnym nokaucie. Nokaut byłoby, gdyby, gdyby opozycja mogła przełamować weto. A tak to nie ma tylu głosów i brakuje jej brakuje, brakuje tych głosów. Czyli nie ma tego narzędzia blokującego weto. Jedyne co ma, to ten moralny kapitał no, ale... mówiący 11. Pół miliona głosów jest po naszej stronie. Więcej niż, po, niż wskazało Andrzeja Dudę. W związku z tym no, on nie powinien blokować naszego działania. Spodziewam że opozycja też no, szybko będzie przystępowała do. Tych kolejnych ruchów, te rozmowy, z tego co słychać, na no, jakichś tak różnych, różnych warstwach się toczą. Takiego formalnego, z tego co słyszałem, to no, w, w najbliższych dniach, czy wkrótce ma być to kwestia być może nawet godzin, już spotkania liderów wszystkich sił, które będą tworzyć rząd. I no i zobaczymy, tak? Wiemy, wiadomo już mniej więcej, że na przykład nie wiem, PSL trzecia droga wskazuje na jakieś kolejne ministerstwa, na obronę, na rozwój, na rolnictwo. Każdy będzie chciał mieć swój kawałek tortu. Lewica chociaż ma słabszy klub niż 4 lata temu, czy mniejszy, liczbowo, bo te postacie z lewicy z razem, partii razem, zwłaszcza są w sobie ponownie, to no to każdy chce coś, będzie chciał kawałek tego tortu. Złośliwie można powiedzieć trochę, albo nie, nawet niezłośliwie, że, że jest go więcej do podziału, bo PiS zdarzyło przez 8 lat stworzyć nie tylko dziesiątki nowych agent i instytucji, ale też no, sam rząd jest po prostu większy. Były dziesiątki różnych przecież konstrukcji różnych modeli. Ciekawe też, czy opozycja się na jakieś takie przemodelowanie z, z, z go, zgodzi bo też powiedzmy sobie szczerze, że zbyt wiele rozmów przed o tym, jak zbyt wiele, może nawet nie rozmów, bo były, tylko zbyt wiele wizji tego, jak będzie wyglądał nowy rząd, w sensie nawet modelu, czy będzie większe ministerstwo, ale mniej, czy będzie tak jak teraz, coś, co się ulegnie z likwidacja, co nie, to zbyt wiele takich rzeczy, e, no, nie było w tej kampanii, tak. Opcja ma o czym mówić. I na przykład Lewica chciała ministerstwo mieszkalnictwa odbudować, nomen omen, zająć się mieszkaniami. Nie będzie to, to jest bardzo trudne wyzwanie, nie wiem, czy Lewica będzie chciała rzeczywiście to czy znaczy, no, będzie musiała się z tym zmierzyć, ta zbudowa mieszkań w Polsce, to jest ogólnie, no, jak to powiedział Rafał Kaczyński, rządowy, taki w warstwie rządowej, imposybilizm. Właśnie, nawet PiS poległ na tym, który przez 8 no, lat mógł prawie wszystko... Ile przecież, ile przecież było tych programów, mm. które... Mieszkanie nie, Plus, nie, potem SIM nie były... były Niektóre nie, jakoś... działają w mniejszym skali, ale tam coś się dzieje, natomiast to też nie jest... No, jakby Lewica chce po prostu takiego masywnego programu mieszkaniowego, drogiego, znaczy drogiego, no, kosztownego też, co, co też no, będzie kwestia ochrony zdrowia, jak to weźmie, bo no, kwestia kontroli nad służbami, kwestia, kwestia no, właśnie ochrony opieki spraw zagranicznych, tak? Najwięcej oczywiście do powiedzenia będzie miała Platforma, bo jest największą partią, ale też ten układ sił dzisiaj, jak rozmawiałem wielokrotnie, no to i z politykami, z analitykami, też z moimi rozmówcami z mediów, tak? Po prostu kolegami, koleżankami, to jednak jest takie poczucie, że ten układ sił sprawia, że Platforma nie będzie mogła tak dyktować warunków, jak dyktowała powiedzmy sobie szczerze PSL-owi, tak? Ich była kadencja, niekadencja. Więc no jest to nowa rzeczywistość też dla Donalda Tuska. On musiał się bardziej liczyć z tym, co mówi kośniak Kamy, co mówi Hołownia, z tym też, co mówi Lewica, no bo bez nikogo nie, nie stworzy rządu. I ciekawostka jest też taka, że no, jest wiele otwartych pytań co do samej konstrukcji parlamentarnej, no bo no, lewica musi przezwyciężyć swoje tam, jak się słyszy, takie teraz są wewnętrzne problemy po, po swoim wyniku. Partia Razem, wielokrotnie jej politycy i polityczki mówili, że, że nie, że no, Tusk. I mnie pasuje. No, zobaczymy, bo może się okaże, że. To ja pan Wartow zaproponował, żeby partia razem wyszła, z... nie, nie tworzyła klubu lewicy. No, ja bym. To, to byłby na pewno pierwszy taki zw zwrot akcji w tej, po kampanii, po wyborach, no bo partia razem, z tego co pamiętam, ma siedmioro przedstawicieli w Sejmie i dwoje senatorów. Senator, senatorów, tak, Magdebiejat i Annę Górską. Oczywiście na razie wszystko inspe. No i siedmioro posłów, posłanek, no to, to już ta mniejszość się nagle by skurczyła. Ta większość, przepraszam, by się nagle skurczyła. Więc to, 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 to warto obserwować, co się dzieje w lewicy, co tam e, słychać, no bo na wielu różnych tam poziomach właśnie słychać o pewnych napięciach po wyborach. Ehm, czy twoim zdaniem polityka powróci do parlamentu w związku z tym? Dlatego, że e, jednak już za czasów Donalda Tuska, gdy on został premierem, polityka przeniosła się do, do gabinetu e, szefa rządu przy... Ale ujazdowskich w Warszawie. Jarosław Kaczyński parlamentu nie szanował w ogóle, był, był on dla niego maszynką do głosowania. Ale ta maszynka się czasami zacinała. Czasami się ta zacinała, trzeba było. Po jakimś tam poważnych sprawach w zasadzie się nie zacięła. No, była kwestia jednak piątki dla zwierząt, która była no, wizerunkową, jednak no, katastrofą. Wynik, tak, no, ale personalne głosowania wszystkie tak. PiS obroniło. E, czy w takim razie Twoim zdaniem polityka teraz wróci do, do Sejmu? Bo jednak sam wskazałeś na lewicę, Um, upilnować to statko będzie znacznie trudniej. Tu nie będzie tak, że Donald Tusk powie, nie wezmę cię na listy do posła partii razem, do, albo do, mm, do, po, 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 do posła kogoś od chłowni. W, w związku z tym znacznie Bardziej trzeba będzie ucierać te, te, te wszystkie racje, i chyba też za, no zaczyna się teraz dyskusja już na temat tego. Rozmawialiśmy zresztą o tym w naszym podcaście, tuż po ogłoszeniu Exit Poli w niedzielę, w wieczór wyborczy w niedzielę, ale gra o stanowisko marszałka Sejmu zaczyna być. Poważną grą, bo to od niego będzie bardzo dużo no, zależało. Od niej, zwłaszcza, że, od niej, oczywiście. Zwłaszcza, że no, wiem, jaki będzie mniej więcej układ y, sił, w tym sensie, że, że premierem będzie na 99, no, ja myślę, że premier będzie Donald Tusk, czyli mężczyzna. Y, kandydatką nieoficjalnie mówi się o tym, chyba o tym, że tu pisaliśmy, na marszałka, marszałka Sejmu, czy marszałkinie Sejmu będzie, być może mogło, że taki dawa Błońska, która myślę, że dobrze się w tej no roli... W Senacie jest. Senatu, tak, przepraszam. Senatu, marszałkinie Senatu mogło, że taki dawa Błońska. Myślę, że dobrze się w tej roli pani marszałek, już teraz wicemarszałek Sejmu jeszcze y, odnajdzie. No i... To jest właśnie pytanie, czy opozycja postawi na kogoś, na mężczyznę też czy na kobietę, bo to też ma znaczenie tak dzisiaj, zwłaszcza gdy kobiety tak bardzo przyczyniły się do jej zwycięstwa. No, wydaje się, że wydaje się, że na mojego, tak jak rozmawialiśmy, że jeśli Hołownia albo lewica. Że tak się wyrażę, uzgodnione zostanie to stanowisko dla nich, no to będą mieli to te partie mniej zyskają. Jakie karty mam w tej chwili na kołownia? Z Większo. tym wynikiem 14,5%. Tak, to jest największy wygrany tych wyborów, to jest kołownia Kośniak-Kamysz i wszyscy ci, którzy obstawiali, że trzecia droga jest kluczem do, do zwycięstwa. Ja pamiętam, jak jechałem, obserwowałem z bliska kampanię trzeciej drogi, tam wtedy już było czuć, że, że wiatr jest w żaglach. Jak Kośniak-Kamysz właśnie w Elblągu, 8 rano w sobotę tam przyjechaliśmy i Kośniak-Kamysz powiedział, że. Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja. I to się sprawdziło. Więc no, być może Kosiniak-Kamysz jako taki osoba o takim koncyliacyjnym podejściu byłaby na tym stanowisku yy, trafiona. Pamiętamy w uchu prezesa słynnym serialu satrycznym. w Kosiniak-Kamysz zawsze mówił panowie, a pogódźcie się, apeluję. apeluję. A z drugiej strony hmm. to dzisiaj to apelowanie będzie miało znaczenie, bo, bo ten rząd, myślę, szybko też dla opozycji jest kluczowa jedna rzecz, że to nie może być od razu kłótnia. Już dzisiaj były takie sygnały, bo Kosienia Kamysz, chociaż w umowie koalicyjnej nie będzie nic yy, związanego z słowami się to że nie może być. Władca no to Sartofil, się, Bartoszewski powiedział, że to Kosienia Kamysz powinien być premierem. Na no to się oburzyła yy, lewica. Yy, no i już gdzieś. Yy, yy, natomiast wracając, ja uważam, jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz. To, o tym mówiło się trochę przed wyborami, nawet ktoś mi to z platformy mówił, że trudno sobie wyobrazić sytuację, w której liderzy partii byliby poza tą konstrukcją. A zwłaszcza poza rządem. No bo trzecia droga ma tyle dobrze, że ma dwóch liderów. Więc bo chodzi o to, że. Mm, bycie Ona zapowiadała, że będzie po wyborach tworzyła dwa no bycie. To jest też pytanie, czy tak będzie, czy nie, bo dwa, dwa słabe, klub, słabsze kluby jest, mają mniejszą siłę rażenia w Sejmie niż jeden duży. tak. znacznie łatwiej je rozgrywać. Racyjne, no. no. dokładnie. Więc y, jest pytanie o to właśnie. I. Y, y, no, bo pytanie właśnie o ten skład rządu, czy liderzy będą w rządzie, bo może być Kosiniak-Kamysz marszałkiem Sejmu, a wtedy Holownianą musi być tak w rządzie, żeby nie było tego efektu, o którym... mówił być ministrem być spra wicepremierem do spraw klimatu. Tak, 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 tak rzeczywiście mówi, mówił. Chodzi o to, żeby nie było tego m, takiego klimatu, że liderzy recenzują rząd będąc w Sejmie. Nie będąc oczywiście w opozycji, ale tak trochę jak Gowin, Jarosław Gowin tak lubiał, lubiał robić, tak? W przeszłości, dawnej. Był wicepremierem, bo właśnie recenzował rząd, w którym zasiadał. Tak, to długo trwało, budziło to, doprowadzało do szepskiej pasji Prawo i Wiem, jak to się wie, wiemy później, później, później Gowin z rządu wyleciał. I myślę, że to jest jedna rzecz, to musi być szybko rozstrzygnięta. Plus oczywiście priorytety. Jak się rozmawia z politykami opozycji w kuluarach też, no to mniej więcej widać, że sprawy KPO, sprawy mediów publicznych, relacji zagranicznych, zwłaszcza z Berlinem i innymi krajami europejskimi, solicami europejskimi. No tutaj wielkich różnic może nie być. No ale wszystko inne, wszystko inne jest gdzieś na, wydaje mi się, no będą, yy, 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 są inne pomysły na mieszkania, tak, Lewica ma inny, Platforma miała inny, e, uważam, żeby jakiekolwiek były. bo Tak, yy, budowanie, też, no, kwestie obronne to też jest yy, wielkie wielkie będzie pytanie, yy, mówiło się o tych audytach tych programów, no jednocześnie wiele z nich już jest na tyle zaawansowanych, że yy, skończyłoby się jak z tymi, z karkalami, tak. Kwestia energetyki oczywiście, myślę, że liberalizacja zasad dotyczących OZE, tak, ta słynna ustawa wiatrakowa, która w strasznych mękach przecież przechodziła przez Sejm, no to są jedne z takich rzeczy, które gdzieś tam opozycja, jeśli chodzi o energetykę, to myślę, że OZE, no, to są zgody, ale co z programem atomowym, SMR-ami, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ich finansowanie, to są ogromne decyzje, bo rząd PiSu wiele rzeczy porozpoczynał, CPK na przykład, kwestie w ogóle transportowe. No jest dziesiątki pytań, gdzie niby wszystko, gdzie będzie można się, opozycja będzie się próbowała dogadać, ale łatwo nie będzie. No i kwestia kluczowa, moim zdaniem, dzisiaj, yy, jedna z kluczowych, to jest kwestia właśnie aborcji. Tak? Jak to ma wyglądać? Yy, no bo kośnie kambrzychowie mówili, referendum, ale chyba po, po tym yy, chyba nie mam takiego poczucia, że jest apetyt na referendum w Polsce. No to, to referendum rzeczywiście zakończyło się. Fiaskiem, aczkolwiek z drugiej strony patrząc na to, czytam komentarze sympatyków rządu, którzy mówią, 12 milionów głosów osób oddało głos w tym referendum. Należy się tym osobom szacunek. No, to trzeba przyznać, że rzeczywiście referendum nie jest wiążące, ale przy tak gigantycznej frekwencji nawet te 40% osób, które wzięło udział, to jest ważny głos, który ciężko będzie całkowicie zignorować. Michale, pojawiają się wśród komentatorów pierwsze złośliwości pod adresem premiera Donalda Tuska. Powiedział w kampanii wyborczej, że następnego dnia po wyborach odblokuje Krajowy Plan Odbudowy. Czy Twoim zdaniem to jest złośliwość czepialstwo, czy też rzeczywiście zaczyna być kłopotliwa sytuacja, znaczy nowa sytuacja dla opozycji, która już od dnia dzisiejszego będzie rozliczana ze swoich obietnic? No będzie, te oczekiwania są wysokie, nie ma co ukrywać, bo ze wszystkich stron były obietnice też dotyczące praw kobiet. No i tu właśnie wracamy do prezydenta, tak, bo mm, e, tak łatwo może nie być. Ze, z tymi wszystkimi obietnicami. Gdzieś tam był, była taka deklaracja. No, nie mam żadnej wątpliwości, że jeżeli opozycja e, przegłosowała. Czy... Nowa koalicja, czyli, czyli Platforma Lewica i Trzecia droga przegłosowałyby um, jakąś ustawę drastycznie rozszerzającą um, legalność aborcji, e, prezydent by taką ustawę zawetował, chociażby z powodów czysto światopoglądowych nie, 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 Ma, patrzę. To nie patrzę. To jest. Wiem, jakie są poglądy prezydenta? Myślę, że tu się w tej sprawie. Oczywiście, ale ja się no. tylko zastanawiam nad jedną rzeczą, czy by w ogóle dla takiej ustawy była większość ja też się tym teraz w samej bo, bo, posłowie PSL-u by zagłosowali za. Wątpię. Nie, ja, wątpię. Uważam, że, że siła trzeciej drogi, e, która jest ewidentna i która no, jest, to jest chyba największy sukces tych wyborów, e, jest, e, będzie też czynnikiem w tej koalicji. Potem, od czego chce zacząć opozycja? To jest myślę pytanie, które musi sobie opozycja odpowiedzieć, bo e, moim zdaniem musi zacząć od czegoś, co jest sprawcze. No to, to znaczy, jeśli opozycja się w kolei, przepraszam za to słowo, mm, od razu w pierwszych głosowaniach, że będzie jakiś problem, no to jak to, to, to nie będzie dobry sporygnostyk na przyszłość. No bo pytanie jest też, wiesz, wydaje się, że mm, na dzisiaj, dzisiaj są oczywiście, jest euforia, tak? No ale y, zobaczymy też, y, czy Szymon Hołownia będzie chciał, bo teraz ma, ma teraz moim zdaniem, po, już po debacie o tym mówiliśmy, ale moim zdaniem y, ta debata w ogóle to był start jego kampanii prezydenckiej nowej. I chociaż on, on już wcześniej nam, w rok temu mówił, że, że ma ambicje ponownego startu. No i to od razu mm, to sprawia, że on jego bycie na przykład, w rządzie go będzie zużywać. No, decyzje. Stanowisko Marszałka se, Sejmu ewentualne byłoby dla niego wtedy wygodniejsze. Wygodniejsze, ale też no, to też o tym wie. E, Michale, jeżeli mówimy już o tej kwestiach związanych ze światopoglądowymi sprawami, zastanawiam się, czy można postawić tezę po tym, co co widzimy w wynikach Państwowej Komisji Wyborczej. Posuje uważnie 8,5%. Dla lewicy? Znacznie mniej niż się wydawało na początku. Czy to znaczy, że Polacy aż tak nie są progresywnym społeczeństwem? Donald Tusk też tematy takie stricte światopodglądowe pod koniec kampanii tak naprawdę odsunął. Z kolei trzecia droga jest znacznie bardziej konserwatywna, szczególnie ta część PSO-lowska, ale również Szymon Hołownia, który mówi, że uważa, że właśnie nie należy liberalizować ustawy aborcyjne, tylko najpierw zapytać Polaków o głos. No też nie wyrywa się do tego, żeby tutaj robić jakąś Politykę niezwykle progresywną, jeśli o to że chodzi. Polska... Czy to znaczy, że wciąż jesteśmy dosyć nie aż tak postępowym społeczeństwem, jakby chciało to widzieć? Ja myślę, że ono się w, w bardzo w wielu komentatorzy... punktach. No pewnie trochę tak, ale w wielu miejscach też to społeczeństwo polskie się zmieniło bardzo. Zmienia się. Nie tak szybko, jak niektórzy by chcieli, ale się zmienia. Natomiast ja uważam, że no, lewica musi sobie odpowiedzieć na pytanie o kampanię i przebieg. Czy wszyscy uważ... ja uważam, że kampania Lewicy jest y, spójna. Ale czy jest wystarczająco śmiała? W tym sensie, że czy jest wystarczająco do przodu, tak? Nawet nie chodzi o sam progresywizm, tylko czy jest po prostu politycznie śmiała, czy nie jest taka zbyt... Rafał Kolunki taką tezę postawił, który, który dzisiaj chyba można powiedzieć, że się sprawdziła, że jest trochę zbyt oszczędna, kunktatorska może wręcz. Ale właśnie zobacz, bo Donald Tusk kilkakrotnie zaczynał swor, swoje wystąpienia wyborcze od cytowania Jana Pawła II, mówiąc, że my to nie jesteśmy przeciwko powierzowi. Włodzimierz Czarzasty wychodzi na Marszu Miliona Serc i mówi o... Takiej wygłasza po, po, przemówienie po, progresywne i antykościelne. Jana Shering-Wirgis również ma, miała e, kilka e, takich psztyczków pod adresem Kościoła w swoim wystąpieniu, e, i okazuje się na końcu, że e, czy, 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 czy lewica e, kończy gorzej niż w sondażach. Tak, Londynowica tego swojego wyniku z 2019 roku nie, nie dowiozła. I wydaje się, że no, może też jest tak, że po prostu trwale część wyborców lewicy poszła do koalicji, a lewica swojego elektoratu jeszcze nie zdążyła tak zbudować. To trwa. No zobaczymy teraz, jakie będą decyzje właśnie wewnątrz, tak? Bo też myślę, że, że jest niezadowolenie z, z, tego, z tego wyniku, to jest całkiem jasne. Michale, teraz o, jeśli o, o niezadowoleniu, to przeskoczmy do PiSu. E, zaczęła się bardzo ciekawa sytuacja, publiczne pranie brudów na w portalu X, dawniej Twitter, rozmaicie działa politycy, eksperci z zaplecza Prawa i Sprawiedliwości przerzucają się odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło. Nawet w mediach publicznych pojawiają się pewne krytyczne głosy, że być może Solidarna Polska, czy Suwerenna Polska ściągnęła nas zbyt na prawo i tak dalej. Ja mam wrażenie, że Ci, widok tych ludzi stojących do trzeciej nad ranem w nocy, z piątku, na, z niedzieli na poniedziałek, żeby jednak zagłosować w dużych miastach w tych miejscach, gdzie potem, jak się okazywało, poparcie dla koalicji obywatelskiej wynosiło 60-70% w wielkich miastach, że ta gigantyczna frekwencja w dużych miastach sprawiła, że ta teza, którą PiS głosił, a nie musimy się przejmować liberalnymi miastami, grunt, żebyśmy mieli swoją wieś za sobą. Okazała się nieprawdziwa. PiS wkurzył, jak użyłem w swoim, w swoim komentarzu tego sformułowania, sporą część Polaków, którzy po prostu poszli zrobić wszystko, zagłosować na, za przeciwnikami PiSu, żeby odsunąć tę partię od władzy. Dlaczego tak się stało? To jest to pytanie, które dzisiaj jeszcze w pełni nie, nie, nie da się, w pełni jeszcze nie, nie znam odpowiedzi. To dopiero się y Toczy. Natomiast na pewno jest taka teza wewnątrz PiSu, że to właśnie było przegrzanie e, negatywną kampanią, że było, że było, że PiS, ja to tak widzę, że PiS troszeczkę jednak zaprzeczyło własnemu paradygmatowi. O paradygmat to znaczy, PiSu PiS zawsze paradygmatem nie tyle polaryzacji, też oczywiście, ale oferty. Mhm. Że w 2015 roku y, wygrała pewna oferta dla ludzi. I później PiS na tym to kontynuowało. I teraz w tej kampanii ta oferta też była przecież, ale gdzieś, znik gdzieś, gdzieś była zastąpiona tym hasłem, że nie będziemy, nie zgadzamy się na Tuska. No i pff, wydaje się, że to, to, to trochę trzecią y, PiS y, zgubiło. Nawet ta frekwencja była nieprzyjemnym zaskoczeniem dla mm, sztabowców PiSu. u Tak, no bo tam słuchaj było stwierdzenia, że gdyby było około 40%, to byśmy gdyby, mielibyśmy 40% przy frekwencji 60%, a ta zwyżka do, jak się ostatecznie okazało, powyżej 74%, po prostu to, by, to był elektorat, który poszedł głosować przeciwko pisu. Ja mam poczucie, że rzecz, na które PIS nie miało wpływu, czyli na przykład kompozycja opozycji. Yy, zadziałały na jej, na jej napisu niekorzyść. Tak? No, trzecia droga, sama nazwa okazała się no, strzałem w dziesiątkę. Ja też miałem się zastanawiać, no bo taka jest natura dziennikarstwa, żeby się zastanawiać, oglądać wszystko z różnych stron, się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł, czy między innymi to jest rola dziennikarza, No po prostu, żeby się yy, zastanawiać, co, co, co będzie miało jakie konsekwencje, żeby były głosy, no, żeby nie robić własnego szyldu nowego, bo ludzie tego nie, nie zdążą przyswoić. I okazało się, że to, to niepraw, nieprawdziwe o tyle, że nie nie... że trzecia droga właśnie chwyciła jako ten bon mod, że jest alternatywa, tak? Sam rozmawiałem, no, chyba o tym mówiliśmy, że, że znam ludzi, którzy głosowali na PiS i przeszli na trzecią drogę, tak jakby też z... Z Takiego, żeby pokazać przytyczka partii rządzącej. A do platformy, bo nie przeszli. była jedna lista i to politycy trzeciej drogi też mówią w kuluarach, no to można by się zastanowić, czy tak by też było. Niektórzy by zostali w domach, a niektórzy by nawet może na ten PiS zagłosowali, bo nie byłoby alternatywy. A tak to zyskali taką bezpieczną alternatywę. I moim zdaniem też y, słabością kampanii PiSu, zwłaszcza na koniec, było to, że za późno PiS uruchomił ten wątek dotyczący y, tego, że głos na inne partie to jest głos na Tuska. To było, wybrzmiało naprawdę dopiero pod koniec. I to było dużo za późno. PiS nie wiedziało, jak tą trzecią drogę do niej podejść. Najpierw ją przemilczywało, później ją zaatakowało, później... No i to już było właśnie too late. Too little too late, jak to mówią. Bardzo ci, Michale, dziękuję Dzięki za tę rozmowę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. Do usłyszenia. Zapraszamy do śledzenia innych audycji Rzeczypospolitej z Michałkami Politycznymi. Wracamy niebawem. Zostańcie Państwo w radości ci, którzy cieszą się z wyniku wyborów, w smutku ci, którzy się martwią z powodu w wyniku wyborów, ale wszyscy Państwo zostańcie zdrowi.